rany, poszłabym na zakupy, tylko kompletnie nie wiem, co mogłabym kupić. W sumie to jestem trochę głodna. Kitty, to ty się nie przygotowujesz na zakupy? Ja zawsze tworzę sobie listę. Wiesz, żeby niczego nie zapomnieć. O, zobacz, tutaj jest kartka i wszystko zapisane. Rany, po Bibi, ty dużo masz tego na tej liście. Stać cię w ogóle na to wszystko? Kitty, nie chcę się chwalić, ale dużo oszczędzałam. I w portfelu mamy mnóstwo pieniędzy. To co? Idziemy na te zakupy? Chodź ze mną, pomożesz mi troszeczkę. O, dzięki wielkie, Pop Bibi. O rany, uwielbiam zakupy, szczególnie spożywcze. Zawsze wtedy można kupić super smakołyki. Pierwsze, na naszej liście są 3 jabłka. Duże, soczyste i czerwone. Pychota. Idealne do szarlotki. Jabłuszko, jabłuszko, czerwone i soczyste. Do tego wykorzystujemy czerwoną ciastolinę Play-Doh. Musimy taki kawałek troszeczkę rozwałkować, a następnie, tadam, wybrać specjalną foremkę. Ile miało być jabłek, pamiętacie? Oczywiście 3. Soczyste i rumiane, które wylądują teraz w tym oto koszyczku sklepowym. No dobra, co jest następne na liście? O, szybko poszło. Jabłka jakoś łatwo się znalazły. Idealne. No dobra, już zerkam. O, teraz potrzebujemy 2 butelki mleka. Pochoda, mleko jest przepyszne. Jestem Kitty Ki, a jak wiecie, wszystkie kociaki uwielbiają mleczko. Mleko z białej ciastoliny. Bierzemy sobie kawałek ciastoliny, delikatnie go musimy rozwałkować, nie za cienko, tak aby butelka z mlekiem była dosyć gruba. I to jest ta foremka. Pierwsze mleko i drugie mleko. Teraz delikatnie wyciągamy. O, super, udało się, dobra. To teraz mleczko wyląduje z drugiej strony koszyka, tak aby nie zgniotło jabłek. Dobra, to mamy. O, no to teraz coś, co ja lubię najbardziej. Kitty Ki, poszukaj, gdzie są jakieś rogaliki? O, wiesz, takie francuskie croissanty. Jak ty to śmiesznie powiedziałaś. Jakbyś naprawdę pochodziła z Paryża. Ulala, francuskie rogaliki. Na szczęście mamy tutaj super fajną foremkę. I możemy zrobić takiego rogalika. Rogalik. O, proszę bardzo. W kolorze żółtym, bo to jest oczywiście maślany rogalik. Przyciskamy, a teraz delikatnie musimy wyciągnąć. Ale jeden to chyba za mało, taki rogalik. W końcu mamy tutaj 2 przyjaciółki OMG, które są na zakupach, więc każda będzie miała po jednym rogaliku, którego będzie mogła wysmarować na przykład czekoladą albo jakimś dżemem. Gdzie jest koszyk? Musimy to zapakować. O, proszę bardzo, rogaliki też się tu zmieszczą. O rany, koszyk już nam się powoli wypełnia, a ja powiem szczerze, że on jest mega ciężki. Wiesz co? Trzeba było zamiast koszyka zabrać wózek. Oj, dobra, teraz to już nie ma znaczenia. Wiesz co? Musimy wrócić do działu z owocami. Zebrałyśmy jabłka, a ja kompletnie zapomniałam, że potrzebuję jeszcze 2 banany. O, i obok jest jeszcze sałata! Foremki do zrobienia banana i sałaty są gotowe. Teraz tylko jeszcze potrzebujemy ciastolinę. Oczywiście banany muszą być zrobione z żółtej ciastoliny. Pamiętacie, ile ich miało być? Oczywiście 2 bananki. Dobra, jeden jest wycięty. Teraz jeszcze drugi. Pychota, słuchajcie. Banany są naprawdę pyszniutkie. I teraz jeszcze sałatę. Sałaty musi być troszeczkę więcej, bo to wiecie, są tylko takie małe listki. Więc musimy rozwałkować dosyć mocno ten kawałek. O rany. Coś zielone ciastolina nie chce się mnie słuchać. Dobra, to spróbujmy wyciąć 4. 1, 2,
trzy. O, rany, chyba się nie zmieści czwarty. Dobra, trzymajcie kciuki i jest czwarty. O, dużo tego. Naprawdę. Ale same zdrowe rzeczy. Przekąski owocowo-warzywne i do tego mleczko. Pychota. Kochana, czy to już koniec zakupów? Czy coś jeszcze masz na tej liście? Pewnie Cię to ucieszy. Koniec! Udało nam się wszystko kupić. O, jak super, że wszystko było dostępne w sklepie. Wiesz, ostatnio normalnie zabrakło bananów, jak chciałam je kupić. No dobra, moja lista ląduje do śmietnika. Dobra, to poczekaj. Ja teraz podejdę do kasy i sprawdzimy, ile to wszystko kosztuje. No dobra, kasa samoobsługowa. Zacznijmy od trzech listków, a nie, jednak czterech listków sałaty. Skanujemy. O, udało się. A teraz wszystko musi wylądować tutaj w naszej torbie ekologicznej. Teraz dwa rogaliki. Skanujemy. O, nie udało się znaleźć kodu kreskowego. Jeszcze raz. Były dwa piknięcia, więc możemy pakować. Dwie gigantyczne butle mleka. Skasowane. Okej. Okay. Cóż jeszcze tu mamy? Banany, a później jeszcze jabłka. One mają taką samą cenę, więc mogą razem wylądować. Słyszycie to pikanie? To znaczy, że możemy już zabierać nasze produkty. O rany, ledwo się zmieściły w koszyku. Co? Ile to kosztuje? O rany, dobrze, że mam tyle oszczędności. Gdzie mój portfel? O rany, dobra, mam mnóstwo pieniędzy. Z tego wyszło 25. Dobra, czas otworzyć kasę. Ta-dam! Słyszeliście ten fajny dźwięk? I mamy teraz tak. 20 i jeszcze 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zamykamy. O rany, zobaczcie na to! W moim portfelu została jedna, jedyna złotóweczka. Pop Bibi, ty się nie martw. Oj, nie ma czym. Zobacz, mamy cały koszyk zakupów. Ja Ci pomogę coś pysznego z tego urządzić. Dzięki, Kitty. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Ale może umówmy się, że następnym razem to Ty będziesz płacić za zakupy.